Hej, 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 cześć i czołem, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Wiedźmina III. Jego żony, ale czemu się nie ruszają? To wspomnienie. Ale niekompletne, zadarte. Musisz mu się przyjrzeć i je naprawić. Jak wszystko w tej chacie. Czy to w tej chacie, w tym miejscu. No dobra, mamy tu coś, imbryk. I zastawy do podwieczorku albo śniadania. Proszę bardzo. To chyba nie to. No nie. Co tu jeszcze mamy? Tu coś leży. Duch od stepu nosi ślady częstego czytania. Pasuje jak ulał. No dobra, to tak, ale jeszcze... tu jeszcze coś mamy. Tu zdaje się, że paleta malarska. Paleta do mieszania farb. To damy... A, tutaj możemy to dać w sumie, no. To ma sens. Pasuje jak ulał. No, to ten imbryk nie wiem po co był. Wiesz co? Powinniśmy sprawić sobie psa. Albo lepiej psa i kota. Gdy przyjdzie Słota, pies będzie grzał mi stopy, a kot bawił się kłębkiem włóczki przed kominkiem. Co myślisz? Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Jak każdy facet, co nie? Zaczytałem się. O, taka ciekawa ta książka. Ha? Tak, bardzo. Wiesz co, wróćmy już lepiej do środka. Czemu? To tak przyjemnie się tu siedzi. Śpiewają ptaki, bzyczą pszczoły. Sielanka. Przepraszam, kochanie. Gorzej się poczułem. Pójdę do domu, a ty uważaj proszę na siebie. Tu się chyba zaczęło sypać wszystko, nie? Wtedy. Wyciąłem sobie tutaj. Dobra, czekajcie. Oż kuźwa, dajcie mi tutaj igni znaleźć. Tu jeszcze dwa są. Najgorsze, że się nie palą, nie? Trzy! No nie to. Jak dwa, to ci jeszcze mogę, nie? Chodź tu! Chodź tu! Jeszcze jedno widmo! Jeszcze dwa, trzy! Zaraz przeszkadzać mi dziadostwo. To jeszcze tego muszę zabić. Dobra. Wycięte są dziady. Skubańce.
To teraz tak, co tutaj dalej będzie w tym miejscu? Może schowaj najpierw ten mieczyk. Ten też zresztą. Mamy tu kwiatki. Resztki od świętych dekoracji. Wypijmy sobie. Niech się uleczy chłop. No te widma trochę mi dały w kość. No i elegancko. Mamy pełne życie. A, od razu się uzupełniło, także luz. To tutaj damy kwiatki. To chyba nie to. Nie, nie kwiatki, to jeszcze coś tutaj... O, tu jest jeszcze kieliszek. Kieliszek. Taki sam jak ten, który trzyma Olgierd. A, no tak. To chyba nie to. Serio? Czekaj, jeszcze raz. Pasuje. A, kula. No właśnie. Coś tu nie siadło. Zdrowie, żono. I twoje, mężu. W moich stronach nowożeńców wita się chlebem i solą, ale póki co jesteśmy sami. Nie potrzebuję nikogo innego oprócz... O Jezus! Słodko pierdzący się znaleźli. Żeby ta chwila trwała wiecznie. Zobaczę, co się da zrobić. A póki co, chodź. Pokażę ci dom. Dobrze, tylko... Wiem, że to głupie, ale... On tak długo stał pusto, a ja... Boisz się pająków, wiem przecież. Pozbierałem je wszystkie i wyrzuciłem do ogrodu. Mój rycerzu, zadbałeś o wszystko. A ja oczywiście muszę znowu ciąć pajączki, tak? Teraz dużego pajączka. Dobra, czekaj. Noż. No. Jak one się... Rzucają. Dużo was tu. Dobra, jeden już zdech. Także luźno. Drugi padł. No też ze zdrowiem tutaj nie jest zbyt dobrze. Tu kolejne jeszcze widmaki się mnie czepiają. Tak to my się nie bawimy. Ja was muszę pojedynczo wyciągać. Chodź. Padł. O nie! Jak mnie dziabnął, bo już tarczy nie miałem, ale pech. Ale pech. Na każdym kroku ktoś chce mnie zabić tutaj, nie? Na każdym kroku. Wyciągamy was pojedynczo. Nie, gdzie od pleców, Dobra, został jeden. O, już ucieka. Chodź, cwaniaku. Co, w grupie taki cwany jesteś, a już sam to? To od razu uciekasz. No patrz, no.
to za suka? Dobra, padł. Ale to... Aha, teraz wszystkie. Medalion drży. Okej, więcej? Będzie ich, czy nie? To zjawa? Nie. Koszmar. Lęk, który nabiera kształtów, z którym będziesz musiał się zmierzyć. A tych lęków będzie aż 7. Bodajże, o ile dobrze pamiętam. Nie wiem, czy będzie się tak. Nie będę się tak. Czy będę się tak katował, żeby od razu wszystkie 7 pokonać, ale to raczej nie na tym poziomie trudności. Może kiedyś. Może mi się kiedyś uda, wiecie, zrobić, ale to na pewno nie na tym przejściu gry. Co, wszystko pozamykane? Jak wszystkie drzwi pozamykane, jak tutaj... Ale tu przejść nawet nie mogę. A tu? Znowu sen o przeszłości. Pewnie też niekompletny. Castel Ravello. Taki sam jak scena na obrazie. Drogie. Srebrna nitka, perły. Ta lalka musiała kosztować fortunę. Czegoś brakuje, co nie? Wystawny obiad. Chcieli zaimponować gościom. Czekaj. Bo czegoś musi brakować. Tylko pytanie, czego? Tu nic nie ma na czerwono. Raczej to, czego szukam, a jest na obrazie. Dobra, obraz muszę sprawdzić. Ależ rozpaliłem im łagiń, także pod tym względem na pewno jest już spokój. Jest ta waza na środku, dobra. Teraz muszę tą wazę podnieść i ją ustawić. No. Czekaj. Dowcip jest tego typu, że ostatni się nie świeci. Czyli to musimy zgasić. Teraz dowcip kolejny polega na tym, że... Ale tu nic więcej nie ma. Chyba, że fotel jakoś... To jest od tej strony patrzone. Zdaje się... Tak, jest od tej strony patrzone. No ale tak, ten się świeci. No i tyle. Czy ja mogę coś więcej zrobić? Jakoś cokolwiek... wpłynąć jakikolwiek... zbadaj. Żona Olgierda lubiła kwiaty. Sądząc po ornamencie, to mogła być jej szczotka. No dobra, a jakbyśmy zgasili na przykład jeszcze tą? No nie, no to było tu podpalone, ewidentnie. A, no to kominek trzeba było się rozpalić. Córuś, wszystko dobrze? Blada jesteś jakaś, niewyraźna. Nie, wszystko w porządku. Opowiadaj lepiej, co u was. Tak się cieszę, że was widzę. Tylko czemu dziadkowie nie przyjechali? A wiesz, droga daleka, wyboista. Pewnie nadal nie chcą mnie znać. A to co? Przywieźliśmy rzeczy, Iris. Trochę ubrań, szczotkę do włosów, ulubioną lalkę z dzieciństwa. A, i jeszcze... To. Dla ciebie. Weksle? Trzeba było wykupić twoje długi, żeby wstydu dla rodziny nie było. To miło, że mama i tata pamiętali o mnie.
Olgierdzie. No i widzisz, jaki on jest? A przestrzegaliśmy cię przed ślubem. Ale to uwłaczało jego godności. Tak, który otacza się hołotą. Nie boisz się mieszkać pod jednym dachem z tymi zbójami? Dobra, leż mi tu. Więc chodźmy dalej. Nie podoba mi się to miejsce. Ślady krwi. No, aha, bo to srebrne. Okej, okay. Co my tu mamy u góry? Zdaje się, że każe nam to przejść tutaj. Coś tu się wydarzyło. Ręcznik poplamiony krwią. Ktoś nie domył rąk w misie i pobrudził go przy wycieraniu szula nocna. Wygląda na nigdy nie noszoną. Tam coś jeszcze leży. Knot prawie się wypalił. Okej, okay, tylko teraz tak. Tu będzie to. To chyba nie to. Nie, jednak nie. Dobra. Czyli tak, zakrwawiony ręcznik. A, i tylko to miałem dać. A, taka zmyłka. Która godzina? Późno już. Śpi. Znowu siedziałeś całą noc w gabinecie. Co ty masz na rękach? Nic takiego. Ubrudziłem się. Czy to krew? Skaleczyłeś się? To plamy z atramentu. Pisałem listy. Wiesz co? Wybieram się niebawem do Oxenfurtu. Może pojedziesz ze mną? O, cudowny pomysł. Wycieczka dobrze zrobi nam obojgu. W takim razie postanowione. Chodźmy spać. Jestem zmęczony. Teraz na pewno nie usnę. Nie ma mowy. Chodź, dokończę twój portret. No i co teraz tam? Okej. Okay. Kolejne zatarte wspomnienie. Olgierd będzie... Namalowała Olgierda, ale obraz różni się szczegółami. Tu jeszcze nie ma tego. Nie tak z martwą naturą. Kielich. No dobra, kielich to nie to. Na obrazie. Tu. Misa z owocami. Jakby dopiero co ktoś spryskał je wodą. Pozycja martwej natury musi pewnie być taka jak na obrazie. Dla winogron? Na środku? Może tu? Chyba na środku było. Z lewej? Spróbujmy. A myślałem, że cały ten. Z prawej. Tu? Nie, muszę się jeszcze raz przyjrzeć. Nadal coś nie tak. Dobra, czekaj. Jeszcze raz na spokojnie. Kielich jest po środku, winogrona po prawej, znaczy po mojej lewej, a po i... No dobra, zaraz zobaczymy. Ale kielich jest po środku, jabłko z jednej, to z drugiej. Kielich jest na środku. Może z tej strony. Jeszcze. A, dobra, to już działa. To już jest okej. Okay. Winogrona po lewej. Chyba pasuje. No. Nadal coś nie tak. Tak, jest tak jak trzeba. I jabłuszka z prawej. To idzie tu. I teraz by grało. Wreszcie. Wszystko jest tak, jak na obrazie. A uśmiechnij się trochę szerzej. O tak? Miałeś się uśmiechnąć, nie szczerzyć zęby. Nie, dalej źle. Uśmiechnij się tak, jak wtedy, kiedy ojciec zgodził się na nasz ślub. Proszę.
nie ma z ciebie żadnego pożytku. No przecież widzę, że coś cię gryzie. Muszę jeszcze trochę popracować. Znowu? Olgierd, obiecaliśmy sobie, że nie będziemy mieli przed sobą żadnych tajemnic. Wybacz, nie chcę o tym rozmawiać. Olgierdzie! Olgierdzie! Jak zamknęła przed nami jeszcze? Cóż za kobieta? No dobra, ale mam otwarte tu. A, tu już dwóch. Trzech. Ła, jak mnie miotą. Trzeba trochę uników robić. No patrzcie, jeszcze jeden. Dobra, mamy pełen, praktycznie. To pracownia mistrza von Everec. Tutaj zgłębiał arkana sztuki. Bramy tajemnic między światami. Biblioteczka okultysty. Pakt krwi albo o, obcych obecnościach. Tu będzie zaraz. Tajna do spętania przemonanej istoty. Linie są wytarte. Trzeba kredy, żeby je poprawić. Tu jest kreda? Chyba. Kreda. Czarna magia. Ciekawe, kogo on chciał przywołać. Powinno wystarczyć. Teraz świeczki. Czekaj, bo tu jest ta księga chyba, co to opisywała, co? Muszę się zastanowić. Książki. Oczywiście nie przeczytałem tego jak trzeba. Ostatnie życzenie, gwinty. Dobra, szybciej będzie chyba jak po prostu to wneta w klepie. To zadanie nazywa się... Zadanie nazywa się, żyli długo i szczęśliwie. Także zróbmy to od razu, żyli długo i szczęśliwie, bo no teraz gdzieś mi uciekła po prostu ta księga, gdzie to dokładnie co porozstawiać. Jesteś już właściwie na końcu praktycznie zadania, można powiedzieć. Tak mi się przynajmniej wydaje. Na jego okręgu. Co tutaj jest napisane, tak przynajmniej. Dobra. Ustaw świeczki na środku, na okręgu... Tak. To może tak. Wracaj! Musimy porozmawiać! Zostaw mnie! Chcę być sam. Nie tym razem! Wracaj natychmiast!
Daj mi spokój. Po prostu chcę popracować samemu. Zajada. Suba Kamisa Aberasas. Jakich jeszcze zaklęć mam użyć? Próbowałem już wszystkiego. Chcę rozwiązać naszą umowę. Przybądź! Przakrew! Czy on już w tym momencie, jak ją poślubił, był w tej czarnej dupie? To... się nie spodziewała. Obraz. Obraz szybko. Teraz będzie jeszcze większa lipa, bo mamy mróz. Zaraza. Sam środek burzy śnieżnej. Muszę się schronić w środku. Tu nie ma, że boli. Tu. Jestem w środku. Dzień dobry, Rek. Ojciec. Dobra, co tu mamy? Faja mamy. Wtedy zaczął palić. Mamy kubka. Ale pitosłonkę do ostatniej kropli. No, najprawdopodobniej ty palisz, bo tak masz łapę usadzoną. Tak umilał sobie długie zimowe wieczory. A ty masz fajura pewnie. To chyba nie. Nie, to jeszcze coś tu musi leżeć. Aha, czyli w takim razie ten dekret. Kontrakt ślubny. Kontrakt ślubny zawarty między Iris a Olgierdem. Kontrakt musiał trzymać ojciec. Alright, i co tu dalej się działo? Nadto stoi, że Iris należy się szacunek, że będziesz liczyć się z jej życzeniem i zdaniem, a... Do rzeczy, tato, bo stracę cierpliwość. Proszę bardzo, na prośbę Iris zrywam małżeństwo. O! Mówiłaś, że będziesz przy mnie aż do śmierci. I słowa dotrzymałam, bo Olgierd, którego znałam, przestał już istnieć. Nie tak łatwo zrezygnować z danego raz słowa. Wierz mi. Zostaniesz tu na zawsze. Dość tego! Nie będziesz nam rozkazywał, ty! No i to... Ojcze! Nie! I tu przestała go kochać, a zaczęła nienawidzić. Służba! Zabrać mi to ścierwo i trupojadom na żer rzucić. Ale on jakby z człowieczeństwa się w tym momencie wysnuł, czy wyssał to całkowicie z człowieczeństwa w momencie, kiedy chciał właśnie zrezygnować z tej umowy, która... która, no, razem z Gunterem go, że tak powiem, wiązała. Wtedy von Everett przestał być człowiekiem. No właśnie. Wciąż kochał żonę. Nie, jedynie pamiętał, że powinien ją kochać. Chodźmy na górę. No, wiecie, i tak, i nie. Tak jak mówię, bo tutaj teraz jest kwestia tego typu, że on po prostu jest przeklęty. Pamiętam. Spędzaliśmy tu we trójkę dużo czasu. Ślady sierści w milczeniu. Zajmijmy swoje miejsca, tak jak kiedyś. A ty zrób resztę. Żadnych innych nakryć na stole.
Okej, okay, to ja szukam po prostu tego, co tu jeszcze jest. Misa. Taka miska, jak do zup zadrapania od kocich pazurów. Mała i duża miska. Duża gliniana miska. Tylko teraz pytanie, która jest która? W sensie, która gdzie? Taca z jedzeniem. To tak, ty masz tacę na pewno. Pasuje jak ulał. Ty masz tacę. Teraz tak, interakcja. Ma duża miska, bo dla psa. To chyba twoja miska. I mała miska dla kotka. Sam raz. I co? Wszystko mamy? Mamy. Naprawdę jedliście z tych misek? Oczywiście, że nie. Mówiłam ci, już nie jesteśmy zwierzętami. No ale klucznik i tak je przynosił. Takie dostał polecenie. Kolejne monstrum. Prosiłam cię już, żebyś z tym skończył. Tych dwoje. To i tak za dużo. Kot i pies są do towarzystwa. A on będzie cię strzegł i zadba o dom, cokolwiek się stanie. Jeszcze niedawno chciałam wiedzieć, co siedzi w twojej głowie. Zastanawiałam się, czy mogę ci pomóc. Teraz już nie obchodzi mnie, co myślisz i co czujesz. Ja nie czuję już nic. A ja nawet nie wiem, czy wciąż cię nienawidzę. Wyjdź, Olgierdzie. Nie chcę cię już oglądać. Olgierd von Everett nie rozumiał, że nigdy nie będziemy w stanie go zastąpić. Jego widmo kładzie się cieniem na każdym wspomnieniu pani Iris. Zbliżamy się do końca wędrówki. A co jest na końcu? Największy lęk Iris von Everett. Jej mąż! Moja żono. List Olgierda do Iris. Chciałbym być tak biegły w słowach, jak jestem w szabli. Szczególnie teraz, kiedy pełnią zimne pustka. Widzę, jak na mnie patrzysz i widzę, jak gaśniesz. Nie potrafię ci pomóc, ale wierzę, że mogę przestać ci szkodzić. Ten list i róża są moim pożegnaniem. Zostań w zdrowiu. Pamiętaj tylko to, co było dobre. Olgierd. No tak. Teraz będzie walka boss. Która trochę czasu nam zajmie. Bo musimy pokonać aż 7 widm. Czy jest też zadanie, które każe nam 7 jednocześnie pokonać. Nie jest to możliwe, aczkolwiek nie chcę ryzykować na najwyższym poziomie trudności, także będziemy sobie bili spokojnie. Dobra, no Quen na początek. Powierzę sobie mi. Ty i niebo płaczne. Wow. Najgorsze jest to... No właśnie. Jeszcze raz, no spokojnie, bo... Musimy unikać jakby walki takiej, żeby zahaczać wszystkich. No zobaczymy, bo ja nie pamiętam, czy on był odporny na ignie. Jeżeli jest, to trudno. To musimy sobie przetestować to. Bo to tak to już wiecie, pomału kończymy dodatek. Tu jest dużo miejsca. No niestety jest odporny. Bo on szarżuje jeszcze na dodatek. A czemu drwuch? Ej! Zadałeś się z niebezpieczeństwem.
A kisz! Nie, nie, nie! No dwóch to nie! No tu będzie ciężko. Tu będzie ciężko. Nie może być tak, że atakuje mnie dwóch. Nie, nie, nie. To tak się nie bawimy. Trzeba bardzo dużo tańczyć, że tak powiem. Łudzisz się, że wszystko skończy się dla ciebie dobrze. Jeśli ci się nie powiedzie, to już nie wrócisz. On ma te szarże takie swoje. No i ile on bije w ogóle? No on od razu... Też swoje szarże ma takie, o! Ciekawe, czy dałoby się to zrobić właśnie na przykład tak... Mogliby zrobić takie, wiecie, opcje, że można wydymać Guntera. Chociaż jego się chyba nie da dymnąć. Z racji, że on jest jakimś tam przekozakiem. A, bo one też są... Te zjawy. Czy co to... Wow, panie kolego. Byle się nie dawać trafiać, to jest jakby... No szkuśwa. No, ale on doskakuje od razu. Ten dźwięk takiego bicia drewna. Jak w kukłę. Kuźwa. Jak w ogóle coś bije? Ja mam wrażenie, że on teraz stoi życiowo... Dobra, nie no, padł. Okej. O, panie! Ale to jest, ta walka tutaj, to jest nic w porównaniu z tym, co trzeba było, jakbym wybrał inaczej, tam wtedy przy tym palącym się folwarku, co mogliśmy uratować tego gościa, co go cieli. To jest luźna walka, nie? W porównaniu z tamtym! No, ale przecież tarczę miałem, ej! Chyba, że on tak szybko tnie, że on by zdążył jeszcze podciąć. Dobrze! No żegnaj. Ale już prawie połowę mamy z nim. Dobra, zdech kolejny. Śmierć niczym mnie nie zaskoczy. Może żebyś ten miecz wyciągnął. Chyba srebrny, nie? Wow!
Chłopie! Nie szarżuj tak! Dobra, jeszcze dwóch zostało. Pamiętajcie, kto zawsze najwięcej gada? Złodupce. Tylko pytanie... Tak naprawdę ta historia jest o tyle głęboka, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi, kto tak naprawdę jest tym złym. W tej grze. Dobra, został ostatni. Wiedźmina będą chować. Pokaż, co mówisz. Dobra, tarcza poszła. Widzieliście to? Widzieliście to? Ja pierdolę, po prostu... Ja dawałem normalną tarczę. On mi dawał krótką i dosłownie, no, milisekundy dzieliły mnie od tego, żeby się wybronić. Bo zamiast dać normalną tarczę, dał mi krótką i kurde, nie weszło. Ajajaj. No nie wierzę. Drugi. To będzie już... rzeźnia. To dawać wszystkich spróbujemy. To będzie ciekawa zabawa. Ale nie, no nie ma szans. Szkoda. Bo byłbym łasy na to osiągnięcie. Ale czort z tym. Znaczy na playu w ogóle muszę to zrobić. Już nawet jestem w sumie blisko tam też dojść, ale to może kiedyś sobie tam zrobię. A akurat przystanąłem przy walce z upiorem. Także dobra, tutaj przystańmy sobie jednak przy walce z jednym tylko osobnikiem. Ja bym sobie tutaj w ogóle może zapis zrobił. O, tu sobie zrobię wolny zapis i ewentualnie potem sobie zmienię punkt, poziom trudności i zrobię to po prostu zwyczajnie. Chodź, tutaj jak najdalej od twoich ziomeczków. Co najlepsze, walka z pierwszym i ostatnim chyba jest najtrudniejsza, w sensie z tym... No szpajacu ty! Śmierć niczym mnie nie zaskoczy. Dobra. Wszystko skończy się dla ciebie dobrze. A to ja w ogóle jakbym walczył na jakiejś łodzi, nie? Dobra, padł pierwszy. Tu jest szybka podbudówka. No, ale ja nawet nie miałem prawa. No i kuźwa, znowu jest sam
patent. Wow, wow. No i ja się w tym rogu glitchuję. No nie mogę się nawet ruszyć. Jest taki glitch po prostu na rogu totalny. Bez sensu w ogóle. Ajajaj. Abym zrobił praktycznie od razu, tylko coś kurde siadło, oczywiście starczą mnie tak jak trzeba, nie? Jak zwykle. Jestem na końcu, to coś się pitoli. Chodź tu. Zadałeś się z niebezpiecznym człowiekiem. No chodź. Jeśli ci się nie powiedzie, to już nie wrócisz. Dobra, bokiem. No. Co się idzie zgliczować na tym rogu? Ja pierdzielę, ale to jest... Naprawdę mniej będę kurwował na walki z wampirami. A ten dodatek był pierwszy tak naprawdę, serce z kamienia. I on się wydaje mega trudny, jakby w tych końcowych etapach na no, poziomie trudności najwyższym. Oczywiście jestem... psycholem. Dobra, chodź tu. Wiedźmina będę uchować, to i nie popłaczę. No shit. Czy ta tarcza uciekła? Pewnie czas. Chodź, panie kolego. Ty nie masz mnie bić, tylko masz padać od moich ciosów. No nie! No nie siedzi mi to w ogóle. Za pierwszym razem jakoś siadło, ale się spartoliło no, dosłownie na ułamek sekundy jakiś totalny. I teraz już nie chcę w ogóle nic siąść. No nic. Ja tego dzisiaj nie zrobię, to jest na ponad moje siły. No, mam takie wrażenie. No chodź. Szybciej, kuźwa, nie mam całego dnia. No, ej! Jest coś nie tak, znowu zepsuło się! To się samo klika! Samo, dosłownie. Ta gra robi po swojemu, to jest straszne. Kurwa, CD Projekt, nie bierzcie się nigdy więcej za aktualizowanie swojej kurwa gry. Była dobrze, to musicie spierdolić. No naprawdę. Takie bardzo utrudniające rozgrywkę bugi macie, momentami. Wiedźmina będę uchować, to i
No. Brudzisz się, że wszystko skończy się w ciebie dobrze. Przestań tak tą szablą machać, jak pojeb. No. O Boże. Kurwa, w ogóle robisz bossa takiego, że walisz w niego miliard, pierdeliard ciosów i on to wszystko ma w dupie? Zadałeś się z niebezpiecznym człowiekiem, Wiedźminie. To jest... Po prostu gąbka na ciosy. Ten boss. No, come on! Zadałeś się z niebezpiecznym człowiekiem, Wiedźminie. Żeby przydał build pod... Build by się tu pod miecze przydał. Na ten etap tylko, nie? Wow, 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 wow. Jeśli ci się nie powiedziesz, już nie wrócisz. Dobra, dostał jeden. Zapraszam drugiego pana do tańca. Zadałeś się z niebezpiecznym człowiekiem, Wiedźminie. Widzisz się, że wszystko skończy się dla ciebie dobrze. Noż trafił. Zadałeś się z niebezpiecznym człowiekiem. A, bo on się żygnął. Łudzisz się, że wszystko skończy się dla ciebie dobrze. Wow, dobrze tarczę miałem, bo byłoby lipa. Weźmy sobie tarczę najpierw od nóg. My potem spróbujemy do niego fikać. Został. Ale fartem ostatnim ciosem. Wow, gościu. No nie. No on tu jest niebezpieczny, jak to czerwone mu padnie. Noż. Mówiłem właśnie o tym. Wiedźmina będą chować, to i niebo płacze. Dobra, nice. Tutaj gra mało wybacza, nie? Żegnaj, Geralt. Nie. Panie kolego. Ledwo go co widać. Noż. Co za fajfus? No, dawaj. No, ile ty masz tego życia? Co? Dobra, padł. Jezus. Jeden naprawdę długo... No nie mogę. Wow! Już tak. Śmierć niczym mnie nie zaskoczy.
Najgorsze jest to, że on w tym czerwone ci machnie, to ci po tarczy idzie i puszczę po życiu. Dobra. Noż kuźwa, no. Wiedźmina będą chować, to i niebo płacze. Popatrz, no. Zawadiaka. Jeśli ci się nie powiedzie, to już nie wrócisz. Ciekawe, od czego znaczy ta randomowość? Obrażeń jakby, które ja zadaję, nie? Jest momentami tak, że nie biję mu nic, nagle biję mu za tyle, że... Noż. Szmaciarz. No, leżysz w końcu, czy nie leżysz? Dobra, padł. Dobra, ale teraz jest kolejny. I to przedostatni. Dostał coś. Noż. Wow. Nie, 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 nie. No. Ziomek. Wow, 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 wow. No. O właśnie, jak on zaczyna machać szabelką, to muszę unikać. Dobra, on jeszcze nie chce zginąć, ten przynajmniej. Oś. Dobra, dostał, jest ostatni. To już jest ostatni gość. Gościu, który jest... O, no, ale dlaczego mój skoczył? A. Wow, 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 wow. Gerwan pijany, to nie może trafić. Ale wtedy też było, pamiętam, na pograniczu. Jeśli ci się nie powiedzie, to już nie wróci. O, gość jeszcze mnie tutaj chciał doskoczyć. Co za gość? Dobra, dostał. O! Było ciężko. Ale jedna świeczka się nigdzie nie paliła, patrzcie. Nie jesteś nim. No nie. Zaczekaj, chcę porozmawiać. Nie. Nie w tym miejscu.
Przepraszam. Wzięłam cię za kogoś innego. Za Olgierda. Myślałam, że wrócił do mnie. Czym jesteś? Duchem? Złudzeniem? Jestem smutkiem. Przychodzę po różę, którą podarował ci Olgierd, przepraszam. Przyszedłem tutaj po fioletową różę, którą Olgierd podarował ci. W dniu, kiedy widziałam go po raz ostatni. Zasuszyłam ją i trzymałam w sypialni, koło łóżka. Leżałam całymi dniami i wpatrywałam się w nią, aż rozpadła się w pył, a ja wkrótce potem. Czyli róża już nie istnieje? W tym świecie tak. Patrz. Pogrzebałeś moje ciało i kwiat znów rozchylił płatki. Nie jest czarna. Ale ja wciąż spałam głębokim, czarnym snem. Dopiero teraz się obudziłam, jak moja piękna róża. Gdy położyłeś na moim grobie szkicownik, przypomniałam sobie, jak uczyłam się rysować twarz mojego męża. Powiedz, czy Olgierd jest zdrowy? Jak mu się powodzi? Udaje szczęśliwego, ale taki wcale nie jest. Mąż szuka coraz silniejszych doznań i kusi los, bo w gruncie rzeczy jest nieszczęśliwy. Serce z kamienia, a więc nic się nie zmieniło. Powiedz, Olgierd wspominał o mnie? Co mówił? Niewiele, a ja nie pytałem. Po prostu przysłał mnie po róże. Róże. Ostatnie, co mi po nim zostało. Ostatni prezent. Teraz pytanie, właśnie się zastanawiam, ale chyba zostawię ten ślad, świat tutaj. A może bym nie zostawiał jednak? Bo to tylko wyimaginowany świat, nie? Czy możesz oddać mi różę? Potrzebuję twojej róży. Czy możesz mi ją oddać? Jest taka krucha. Brzegi płatków zaróżowiły się, jak tamtego dnia, kiedy ją dostałam. A, już się czarna robi. Brakuje tylko tej samotnej kropli rosy, która spłynęła po liściu, gdy wzięłam różę do ręki. A może to była krew, bo zraniłam się kolcem w palec? Nie pamiętam. Wiesz, nigdy nie przeczytałam listu od Olgierda. Nie musiałam. I niepotrzebnie zachowałam kwiat, który mi zostawił. Podjęłam decyzję. Oddam ci różę. Nasza służba dobiegła kresu. Dziękujemy ci za wyzwolenie, nieznajomy. Zanim odejdziemy, przyjmij radę. Strzeż się tego, którego zwiecie szklanym człowiekiem. Jeśli staniesz mu na drodze, czeka cię los gorszy od śmierci. Szukaj ratunku w zwierciadle, którego nie można stłuc. Zwierciadło, którego nie można stłuc? Do zobaczenia. Rady spod lady. Iris von Everett, będę o tobie pamiętał. To już bez znaczenia. Żegnaj. Ale nie, dobra, zabieramy ten kwiat. Fakt, to też prawda, bo tutaj to jest świat, który tak naprawdę trzymany jest tylko wspomnieniami. Coś, co już nie miało prawa istnieć.
Także to dobra, w sumie do... fakt. Lepszym rozwiązaniem jest zabranie po prostu tej róży. I tyle. Medytacja. Bo tu lipka lekka jest. A możemy jakoś wyjść sobie na przykład tędy? Nie. Tędy nie, ale już tu tędy. O, tak, dobra, zapomniałem. Olgierd von Everetz. Też nie mogę. No i ciebie. Ale tutaj było wyjście. O, tu. Był wyłom taki w ścianie. To tu możemy sobie spokojnie wyjść. I teraz tak, tutaj powinien być gdzieś punkt szybkiej podróży. Życie już mamy... A tutaj, w tą stronę. Że już mamy ciężkich bossów w tym dodatku ze sobą. Jeszcze potem zostaje nam krew i wino, gdzie... Nie wiem, czy dobrze teraz kliknąłem. Krew i wino, gdzie, no cóż, będziemy mieli nieprzyjemność walczyć z dużą ilością wampirów. Generalnie, no nie lubię tego, ale... Ale no, musimy sobie jakoś radzić. Aż czekam w sumie, powiem wam, aż dorwę w sumie serce z kamienia też w postaci Gwinta. W sensie czekam, aż dorwę w dobrej cenie na PS4. Sam dodatek do właśnie do Wiedźmina, bo krew i wino już ostatnio dorwałem. Dwa duże poproszę. O nie, dobra, jeszcze się doczytało. Dzisiaj jest okej. Okay. I wtedy patrzę, a on rach, ciach i duszkiem wypił pół beczki. Dobra, gdzie jest ten... pizdryk? Geralt, tutaj! A, no tak. To jest ten jego człowiek. O, białowłosy! Ty wyglądasz na takiego, który się lubi napić. Dzięki, może innym razem. No co ty, nie daj się prosić! Ja stawiam. O, spowalniacz czasu. A raczej nawet nie spowalniacz, tylko wstrzymywacz. On jest jakimś potężnego rodzaju czarodziejem, dżinem, wytworem magii, ne? W każdym bądź razie. To więcej jak pewne. Popisujesz się. Oczywiście, że tak. Ty byś pan się czasu. Popisywał? Uwielbiam bawić się czasem. I przyprawiać nim piernik. Widzę, że słuchałeś. Rzeczywiście mam słabość do czasu. Kiedy nad nim panujesz, możesz robić różne ciekawe rzeczy. Na przykład dosypywać świństw do zupy ludziom, których nie lubisz. Dobra, co tu robisz? Czemu zawdzięczam twoją obecność? Chciałem ci pogratulować. Pięknie poradziłeś sobie z Olgierdem i już prawie spłaciłeś swój dług. Miałem spełnić 3 jego prośby i zrobiłem to. Zdejmij ze mnie to znamie. Jesteśmy kwita. Prawie. Żeby wypełniła się litera kontraktu, musisz zrobić jeszcze jedną rzecz. Sprowadź Olgierda do starej świątyni Lilwanii. Nie było o tym mowy. Owszem, było. Jako światły człowiek na pewno wiesz, że każda umowa zawiera tak zwane kruczki. Drobne zapisy, które jednak wpływają na ostateczną treść kontraktu. Dotyczy to także umów ustnych. Pamiętasz, jak powiedziałem, cytuję, wierzę jednak, że wszystko dobrze się skończy, a potem spotkamy się we trzech i podziękujemy sobie za wspólne przeżycia. Koniec cytatu. Tak. Pamiętam. Wywiąż się z umowy, wtedy zdejmę znamie. A temu widelec w oko, nie? Nigdy więcej nie będzie mi przeszkadzał, kiedy z kimś rozmawiam.
Łyżka była. Co i łyżką, i łyżką zabił. Mam muchę w zupie. I skąd się tu wziąłeś? Jestem bardzo szybki. Jestem wiedźminem, a to czyni mnie nadludzko szybkim. Ty mi wrzuciłeś muchę do zupy? Nie, posłuchaj uważnie. Powiesz swojemu atamanowi, żeby przyszedł do świątyni Lilwani. To na południe stąd. Wejście jest w jaskiniach. Co tam się dzieje? Świątynia Lilwani. Zrozumiałeś? Zrozumiałem. Czekaj! Była tu ta medyczka, twoja znajoma. Prosiła, żebyś do niej zajrzał. Dzięki. O, bo się teraz dowiemy, kim jest w pewnym stopniu... w kim w pewnym stopniu jest... pan Lusterko. Wiesz, co o was mówią? Chcesz sprawiedliwości, wynajmij Wiedźmira. Ja bardzo chętnie się dowiem, kim jest pan Lusterko. Siema, Shani. Shani, wszystko w porządku? Geralt, jesteś. Poczekaj chwilę. Ona się wyprowadza. Co się stało? Miałaś włamanie? To? Nie. Po prostu się wyprowadzam. Co? Kiedy? Dokąd? Ach, nie o tym chciałam z tobą rozmawiać. W każdym razie nie tylko o tym, ale niech będzie. Wyjeżdżam, Geralt. Na front wschodni. Do Kedwen. Czego dowiedziałaś się o Olgierdzie? Co wyczytałaś o Olgierdzie? Szybko porzuciłam księgi. Uznałam, że jeśli mam się dowiedzieć o nim prawdy, powinnam znaleźć kogoś, kto go zna. I znalazłaś? Okazało się, że nie muszę daleko szukać. Mój kolega z uniwersytetu, asystent profesora Premetycjusza Szezloka, specjalisty od czarnej magii, twierdzi, że widywał u niego Olgierda von Everec. Profesor bardzo się zapalił do jakichś badań, które Olgierd mu zlecił i ponoć od tego zbzikował. Zazdrośnie strzegł notatek i nie dopuszczał do nich nikogo, nawet swojego asystenta. Gdzie znajdę tego profesora? Tu, w Oxenfurcie. Siedzi zamknięty w swoim domu na terenie uniwersytetu. Pilnują go łowcy czarownic. Dobra, idę do niego. Muszę porozmawiać z tym profesorem. Pójdę z tobą. Uniwersytetu pilnują redańscy strażnicy. Sam nie przejdziesz. Strażnicy rzadko bywają dla mnie przeszkodą. Jeśli ich poranisz, to ja będę musiała ich zszywać. Poza tym może trafimy na kogoś znajomego i po prostu nas wpuści. No, ja bym na to nie liczył, nie? Shani, prowadź. Mi się pomyliło, myślałem, że tym pan Lusterko. Masz na myśli po tym, jak Radowid go zamknął? Mam na myśli, czy jest dobrze strzeżony. Część akademików uciekła na daleką północ. Co odważniejsi zostali. Udają szewców i praczki. Dlaczego pytasz? Po prostu jestem ciekawy. Widzę, że akademicy zachowują się prawie jak czarodzieje. Front wschodni, a co potem? Zależy, gdzie mnie wyślą. Gdziekolwiek to będzie. Uważaj na siebie. Bez obaw. Zawsze uważam. Otwieraj! A, to nie tu. Ale tam też jest wejście. Stać! Z rozkazu króla wstęp na uniwersytet jest... No już zaczyna się. Nawet dla wykładowców? Dokładnie. Bez wyjątków. Widzę, że stałeś się bardzo zasadniczy, Norbercie. Mam wrażenie, że kiedy cię leczyłam, byłeś dla mnie milszy. Przy okazji, jak twoja noga? W porządku. Jakby nigdy żaden bełt jej nie przebił. Cieszę się. Bo widzisz, gdybym cię wtedy nie operowała, byłbyś kuter nogą do końca życia. Bruno? No? Może byśmy ją jednak wpuścili, co? To porządna babka jest, przecież niczego nie ukradnie. No dobrze, ale wchodzi sama. Wiedźmin za bardzo się rzuca w oczy, a nie chce mieć przez niego kłopotów. Zgódźmy się.
Pójdę tam sama i pomogę ci wejść od podwórka. Jak? Nie wiem, znajdę sposób. Od strony rzeki zwykle jest mniej strażników. Zgoda. W porządku. Wpuśćcie mnie. Dobra, tutaj sobie kończymy naszą przygodę na dzisiaj z Wiedźminem. Ciężkie walki ostatnimi w tym odcinku przed nami. Także ja pójdę w kolejnym odcinku na tył uniwersytetu, włamujemy się do środka, dowiemy się czegoś o Olgierdzie więcej. Także na razie.